Trzymam tutaj nowy polski meteoryt znaleziony 3 sierpnia 2021 roku. Okaz pochodzi ze spadku z 15 lipca 2021 roku koło Ostrowa Wielkopolskiego. Ten niewielki fragment jest w zasadzie cały kompletny, poza niewielkimi obłamaniami i tutaj prawdopodobnie przy spadku na ziemię się łamał. W tej chwili ma 350,3 grama i będę z niego tutaj odcinał piętkę z tego, powiedzmy, niezbyt ładnego odłamania plus dwie płytki, tak żeby było do klasyfikacji, do zrobienia szlifów i ewentualnie uszczęśliwić jakiegoś kolekcjonera. Okaz ma tu bardzo świeżą skorupę. Widać ewentualnie tutaj jakieś chondry na powierzchni, ale nie sądzę, żeby to był jakiś niski typ. Może jakiś L5. Tu jest zabrudzony. Widać takie jakieś płytkie regmaglipty. No tu jest więcej takich małych regmagliptów. W środku jest taka błyszcząca skorupa. On ma zadatki trochę na taki okaz orientowany. Oczywiście jako 100% orientowany to nie jest, ale no, z tej strony jest taki płaski. Prawdopodobnie jest to odłupek od jakiegoś większego fragmentu. Tutaj była powierzchnia albo która się stopiła porządnie przy spadku, albo jest to po prostu powierzchnia większego fragmentu, który dłużej się tu topił i dlatego ma fajną, grubą skorupę. Natomiast tutaj nastąpiła eksplozja, fragmentacja i ta powierzchnia już jest obtopiona w mniejszym stopniu. Zresztą tutaj widać, że jest, są takie, no inna skorupa jest tutaj na samym randzie, a inna trochę dalej, dlatego to też pokazuje, że on przez jakiś końcowy fragment lotu leciał tą stroną. Leciał tą stroną, a pęd powietrza obtapiał i skorupa spływała tutaj i odpadała. Dlatego też tutaj na samym randzie została taka, no widać, to są takie zawinięta skorupa, o, coś w tym stylu. To nam pokazuje, jak tutaj pracowało powietrze, ciśnienie, jak topiło ten okaz z przodu. Tutaj na tym przełamaniu są jakieś chondry, chyba trochę już takie jakieś plamki rdzy. No zobaczymy jak to się, co tu będzie ciekawego, jak się to utnie. No bardzo ładna skorupa, trochę tak świecąca. No skorupa wygląda bardzo świeżo. No nic, idziemy ciąć. I zaraz zobaczymy, co jest w środku. No, zwyczajny. Zwyczajny chondryt. Jakieś L5. Bo jednak jest chondra. Meteoryt został pocięty. Jedna piętka i dwie płytki. Dzięki temu udało się uzyskać 20,8 grama
w piętce i w jednej płytce i one pójdą do klasyfikacji, bo potrzeba oddać 20 gram. No i jedna płytka zostanie dla jakiegoś szczęśliwego kolekcjonera. Wylosujemy jakiegoś pana. Co tu wyszło na przecięciu? Zobaczcie, zwykły, typowy hondryt. Tak, liczę L5. Są hondry. Tu nawet taka ładna, duża, biała hondra. Dość duże żelaza, ale raczej to na H nie wygląda, tylko po prostu zwykły, typowy, kolejny spadek hondrytu L5, tak bym powiedział. To jest już wypolerowana płytka. Kolejna. A piętkę zostawiłem zmatowioną. Niech sobie naukowcy z nią zrobią, co chcą. Jest cieniutka, taka w miarę. Nie za gruba, nie za cienka. Jeśli chodzi o cełokaz, to na dzień dzisiejszy zostało 345 gram, czyli jakieś 55 gram zostało stracone na szlifowaniu i cięciu na polerze. Jest ładnie wypolerowana powierzchnia. Wciąż bardzo świeży, długo mokry nie był. Także został prawie cały okaz. Bardzo ładnie. Okienko jest takie, że wszystko widać i więcej ciąć na razie nie trzeba. Tyle, moi drodzy. Zobaczymy, co wyjdzie w klasyfikacji i jaką dostanie ten meteoryt nazwę. Bo już raczej chyba nikt kolejnego okazu nie znajdzie niestety z tego spadku.